Dzień dobry, witam w nowym podcaście Trójbój Bajerka. Podcaście prowadzonym przez Barbel Brothers. Najfajniejszą załogę trójbojową w kraju, najchętniej słuchaną, najczęściej na szkolenia uczęszczaną, najbardziej pożądaną sekcję na pomorzu, i mamy najfajniejsze logo też klubu Outlook Barbell, Nikt nie ma takiego fajnego w całym kraju. Możecie wysłać dowolne logo drużyny z Polski lub siłowni. Ręczę Wam, że nie znajdziecie, nie przekonacie mnie, że ktoś ma lepsze logo niż my. Dlatego się znamy i dlatego zapraszamy na nowy podcast Trójbój Bajerka. Zanudź coś, Denis, tu mamy A więc moi kochani, powstał nowy podcast, powstał on w takim celu, że postanowiliśmy przekazać podstawowe informacje wszystkim początkującym trójboistom w sposób zwarty i ogólno ogólnodostępny, w przyjemnej formie podcastowej, która to zdobywa coraz większą popularność. Ludzie już nie chcą oglądać filmów na YouTubie, nie chcą widzieć jak się robi przysiad, wolą słuchać jak się robi przysiad. Wolą opisywać, bo doszło do tego, że w dzisiejszych czasach ludzie po prostu mają dużo bardziej bujną wyobraźnię niż powiedzmy 2-3 lata temu i uwielbiają z tej wyobraźni korzystać. Więc po prostu dla takiego człowieka, aktualnego odbiorcy social media, oglądanie filmu jest wręcz uwłaczające, bo wcale nie uważa on, że to, jak my przedstawiamy rzeczywistość za pomocą kamery, to jest jedyny sposób na to, jak rzeczywistość odbierać można i ją widzieć. On woli zamknąć się właśnie w swoich czterech ścianach. Zamknąć swoje oczy, odprężyć się i oczami wyobraźni zobaczyć swój cudowny, trójbojowy świat. Świat właśnie prosto ze swoich marzeń. Dlatego właśnie przerzucamy się na formę 100% audio. I właśnie w tej formie trójbojowej bajerki postaramy się przekazać Wam usystematyzowane podstawowe informacje na temat trenowania trójboju, tak aby każdy początkujący, czy może nawet i średnio zaawansowany trójboista lub osoba, która dopiero chce. Wstąpić właśnie w szeregi trójbojowych legionów chaosu, aby miała taki właśnie punkt odniesienia, na czym się skupić, co jest ważne, a co jest troszeczkę mniej ważne, i można do tego wrócić później i po prostu sobie wrzucić na zakładkę Zapisano. Tak więc, ten nowy cykl ma zaplanowany ciąg, aczkolwiek oczywiście może będziecie mieli wpływ na to, jak on będzie wyglądać, więc czekamy na Wasze komentarze czy wiadomości. W każdym razie w tym odcinku, pierwszym jubileuszowym odcinku, zajmiemy się kwestią palącą, kwestią zasadniczą, kwestią, która spędza sens powiek większości turyboistów na każdym poziomie zaawansowania, kwestią, która wzbudza ogromne emocje, kwestią że w którą już było wiele konfliktów na scenie, wiele podziałów, czyli kwestią samej periodyzacji treningowej, a może inaczej, jaki plan mam wybrać, a jeszcze prościej, czy w czy w FBW. Daj tu zaciętą płytę, zagalopowałem się. Może nie tyle co w plitwę, w FBW, ile 5 razy 5, czy 5, czy 1. Lub inny podstawowy plan, czy może właśnie progresja na przykład jakaś w kupionym planie od Barber Brothers, i co w ogóle Barber Brothers wrzucają w swoje plany i na czym leci ich drużyna? Na i czy na każdym poziomie zaawansowania na tym samym. A więc ten podcast odpowie po prostu na pytanie, która progresja jest najlepsza: liniowa, falowa czy sprzężona. A więc idziemy w stronę. I idziemy w stronę mocnych, ogólników, ale takich, które będą Was naprowadzały na to, co dla Was będzie najlepsze. Tak więc, nie zacznę od tak, więc to pamiętam we szkoły. Uporządkujemy wiedzę, będziemy popularyzować trójbój oraz będziemy Twoim głosem wsparcia, Twoim trójbojowym głosem w Twojej trójbojowej piwnicy z Twoją trójbojową, garażową, piwniczną siłownią kiedy ci smutno kiedy źle odpalę Barber Brothers nie łam się Przejdźmy więc do głównego tematu. Chciałbym jeszcze tylko na początku dodać, że sponsorem tego odcinka jest akcja Plan Pięcioletni, czyli akcja, która ma na celu stworzyć w ciągu pięciu lat z narodu polskiego najsilniejszy naród na świecie, a ten kanał jest oficjalnym kanałem propagandowym załogi Barbell Brothers i Kolegium Ciężkiej Atletyki. Przejdźmy więc do samego tematu, bo temat progresji treningowej czy periodyzacji tego, jaki plan wybrać, jaki plan jest najlepszy, Albo kolejszko, jaki ja mam wybrać plan pod przysiad, bo to mój najgorszy bój, to właśnie paląca kwestia i ona wymaga odpowiedzi, wymaga zarówno odpowiedzi prostej, ogólnej, jak i wymaga odpowiedzi szczegółowej. I tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, jaką progresję, jaki plan jest najlepszy, co ja mam wybrać, trzeba sobie się najpierw cofnąć troszeczkę w czasie i zobaczyć, skąd w ogóle periodyzacja. Sama ta nauka o teorii sportu, sztuka, pisania planów, skąd to się w ogóle wzięło? Więc. Sport towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, i na początku uprawianie sportu opierało się na tym, że po prostu uprawiało się sport docelowy. To znaczy, jeżeli ja konkuruję w biegu na kilometr, no to biegam na kilometr i staram się przebiec ten kilometr coraz lepiej, coraz szybciej lub coraz mniej się po prostu zmęczyć w trakcie mojej kolejnej sesji treningowej. Aż w końcu ktoś prawdopodobnie w antycznej Grecji odkrył, że jeżeli pobiegniemy kilka różnych innych dystansów, to będzie to miało lepsze przełożenie na mój sport docelowy niż samo trenowanie tego sportu docelowego. Oczywiście będzie to miało lepsze przełożenie na troszeczkę wyższym stopniu zaawansowania, czyli jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to warto, żeby po prostu nauczył się biegać i pobiegał sobie ten kilometr w tej weftę, ale progres to wszyscy zaczęli zauważać, którzy w ten sposób trenowali, progres zaczyna wywalniać, a więc mamy coraz, mamy tą zasadę malejących zysków, progres jest coraz wolniejszy, aż w którymś momencie po prostu samo uprawianie dyscypliny docelowej przestaje wystarczyć, by jakkolwiek poprawić formę. I trzeba zacząć wrzucać inne aktywności. Najprostsze, co można zrobić, to pobiegać krótsze lub pobiegać dłuższe dystanse. Można też na przykład zacząć pobiegać ten sam dystans pod górkę. I okazuje się, że wymniejszenie specyficzności bodźca, czyli podobieństwa bodźca treningowego do samej dyscypliny docelowej może wpłynąć korzystnie na naszą formę sportową. I podejście do tej podejście do żonglowania specyficznością bodźca, czyli właśnie stopniem podobieństwa do dyscypliny docelowej, to tak naprawdę jest periodyzacją, tą progresją naszą. I na to nam się składają takie czynniki jak objętość treningowa, czyli ile łącznie się przerzuca żelazstwa, częstotliwość, czyli jak często się przerzuca to żelazstwo oraz intensywność, czyli to, jak ciężkie jest żelazwo, które się przerzuca, lub na przykład jak szybko biegniemy, jeżeli trenujemy pod kątem biegu. Czyli wysoka intensywność to wysokie tempo biegu lub wysoki ciężar, bliski maksa. Niska intensywność to niższy ciężar, dalszy od maksa. Jeżeli weźmiemy sobie taki sport jak trójbój, który albo uprawiasz, albo marzysz o tym, żeby stać się takim trójboistą, zapuścić sobie taki bebzun, chodzić w powerliftach albo w trampkach, yy, Mieć taki fajny, obcisły singlet eksponujący pośladki, bo trójboiści mimo, że często są paskudnie obrzydliwe grubi, to bardzo często mają bardzo seksy pośladki i to potwierdza większość czołówki aktualnej polskiego trójboju. Spójrzcie na przykład na fanpage e, na przykład Konrada Blewąski czy Kamila Jaroty, których serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Tak więc. Jeżeli chcesz być, w zgubiłem wątek strasznie, tutaj się rozmaszyłem. Także spójrzmy sobie na trójbój, który właśnie chcesz uprawiać lub już uprawiasz samemu lub z partnerem. I czym ten trójbój jest? Mamy trzy lifty, siat, wyciskanie, martwy ciąg. To oczywiście pewnie już wiesz. I konkurujemy w podniesieniu maksymalnego ciężaru w tych trzech liftach. Czyli mamy po trzy próby wrobienia jednego podejścia maksymalnego w każdym ciężarze, czyli konkurujemy siłą maksymalną i 100% specyficzności bodźca do turiboju to zrobienie maksymalnej jedynki na siadzie, na wyciskaniu i na martwym ciągu. I teraz każdy, kto próbował trenować, a Ty jeżeli jeszcze nie próbowałeś, bo zaczynasz, to po prostu nie próbuj tego robić, bo to jest bez sensu. Każdy, kto próbował w ten sposób trenować, czyli po prostu robić martwy ciąg, przysiad i wyciskanie na maksa na każdym treningu, to połapał się, że. Na początku coś tam z tego było, czyli można było dokładać kilogramów do sztangi, jednakże bardzo szybko ten progres się zatrzymywał, a wręcz odnotuje, odnotowuje się regres. Jest to związane przede wszystkim z reakcją układu nerwowego na ciężary powyżej 90%. Jest taka zasada pana Waciorskiego. To jest radziecki naukowiec, a jak coś mówi radziecki naukowiec, to się po prostu tego słucha, bo to jest prawda w przeciwieństwie do badań prowadzonych przez amerykańskich pseudodoktorów na studentach. To nic akurat nie mówi najczęściej. A jak mówi coś ruski, to się słuchamy. Taka jest zasada. I w nią się nie dyskutuje na tym podcaście. Są takie podcasty w sieci, gdzie się opiera wiedzę na amerykańskich badaniach, ale są to podcasty złe. <głos> <głos> nie, nie wolno ich słuchać. W każdym razie pan Waciorski sprawdził w laboratorium takim prawdziwym radzieckim ze starym sprzętem analogowym. Z płytami winylowymi do, do zbierania danych i z takimi komputerami na taśmę, to w takim laboratorium sprawdził, że można sportowca obciążać ciężarami powyżej 90% ciężaru maksymalnego tylko przez około 3 tygodnie, a potem zawodnik się męczy i zaczyna odnotowywać regres. No więc to podejście nas daleko nie zaprowadzi. Natomiast jest inne podejście, które polega na tym, że robimy na przykład piątki. 5 piątek, najpopularniejszy chyba program przygotowania siłowego. Robimy sobie pięć piątek na przykład siadów i co trening dokładamy 2,5 kg do tego siadu. I tutaj progresja już trwa znacznie dłużej, szczególnie jeżeli posłuchamy na przykład pana Jim'a Wendlera, twórcy metody 5 -1, i zaczniemy zbyt lekko. Czyli jak sobie przyjmiemy jakiś ciężar, od którego chcemy zacząć progresję i odejmiemy od tego przynajmniej 20 kg lub 20%. I wtedy zaczniemy progresję. To tych kilogramów nam starczy na bardzo długi czas, żeby ich dokładać. I teraz organizacja tego, do, tego dokładania kilogramów, to rotowanie powtórzeniami, rotowanie wariacjami samego przysiadu czy, czy innych liftów, rotowanie ciężarem, rotowanie powtórzeniem, rotowanie ilością serii. Z tego wybiła się generalnie nauka. Hmm, Potężniejsza niż fizyka kwantowa. Różne kombinacje planów treningowych są często tak zaawansowane, że nawet sam Louis Simons siedzi i nie wie o co chodzi, także można się pogubić. Natomiast trzy takie podstawowe rodzaje organizacji tych treningów to metoda liniowa, metoda falowa i metoda sprzężona. I ta systematyzacja pozwoli nam na łatwiejsze zrozumienie, co tutaj się dzieje, oraz na łatwiejsze. Dobranie konkretnego, dobrego programu treningowego do naszych potrzeb aktualnych, a to jest kawka. Każdy trójboista pije kawę. Tylko niektórzy piją taką prawdziwą, jak ja, z fusami, a niektórzy piją na przykład latte na tłustym mleku z McDonalda. Ja też piję te ale jak robię wagę w górę, bo w dół się nie robi wagi. To jest taki specyficzny sport. Ludzie, jak trafiają do trójboju, to myślą, że wagę się robi w dół, żeby się zmieścić w kategorii niżej. A prawda jest taka, że prawdziwy trójboista robi wagę zawsze do kategorii w górę, aby się zmieścić właśnie do cięższych, bo chce mieć trudniej, bo jest ambitny, chce startować z większymi od siebie. Najgorzej mają chłopaki z plusa. Oni już nie mają do takiej kategorii iść wyżej. Przez to są często smutni. I można to stwierdzić po ich wyrazach twarzy, bo często jak zobaczyli na zawodach, właśnie jak plus się grzeje, to oni mają zawsze przymknięte oczy. Mają takie, takie trochę jak ten Oczy mają tak opuchnięte twarze od łez. To nie od estradiolu. Ludzie się z nich śmieją, że nie znają wbijania estradiolu, ale prawda jest taka, że oni są po prostu opuchnięci od łez, bo płaczą, że nie mają takiej kategorii. Dlatego mają takie opuchnięte twarze i płyną im muzy z tych małych otworków. Dobrze. Mamy progresję liniową, falową i sprzężoną. I co to są zatwory? Progresja liniowa to jest mniej więcej to, co mamy w przypadku 5x5. Czyli mamy konkretny układ serii powtórzeń, on może być stały lub zmienny, natomiast to, co się zawsze zmienia to są kilogramy, Czyli w pierwszym tygodniu robię 5 razy 5 na 100 kg, w drugim tygodniu 5 razy 5 na 102 kg i pół, w trzecim tygodniu na 105 kg 5 razy 5, a w czwartym 5x5 5 razy 5 na 107,5 kg. To jest progresja liniowa. Jeżeli chodzi o progresję falową, to wariacje progresji falowej jest ich bardzo dużo, bo w sposób falowy można łożyć dzień. Czyli jeden trening, można ułożyć tydzień, można ułożyć mikro lub makro cykl, czyli większe lub mniejsze bloki w programie treningowym, ale generalnie zasada jest taka przykładowo, jeżeli mamy do wykonania 5 lub 6 serii przysiadów na danym treningu, i mamy progresję falową, treningową, to może, może nasze serie mogą wyglądać na przykład w taki sposób. Pierwsza seria, 5 powtórzeń, 97,5 kg, druga, 5 powtórzeń, 100 kg, trzecia, 102,5 kg. I potem powtórka, znowu wejście na 97. Na 100, na 102,5 albo i większe skoki. 90, 100, 110. 90, 100, 110 co daje nam średnią wynoszącą 100 kg. Czyli generalnie objętość naszego treningu była taka sama, jakbyśmy robili 6 piątek na 100 kg, ale zrobiliśmy to w skokach po 10 kg. I oczywiście tutaj są plusy i minusy. Plusem jest na pewno różnorodność, bo trening nie jest tak nudny. Minusem jest to, że trzeba się wchylać po, po, po ciężary, jeżeli nie mamy stojaka do ciężarków, do talerzy, a to na komercyjnych siłowniach często występuje przy power rackach. Na siłowniach trójbojowych trójbojści sobie montują takie wysięgniki specjalne na, na linach, które pozwalają na to, że nie trzeba się w ogóle wchylać po krążki. Ale to tylko na właśnie wyspecjalizowanych obiektach, takich jak obiekt z najfajniejszym logo w Polsce, czyli Barbell Gdynia. Nie na no serio, kto ma tak zajebiste logo? No nikt. Czacha, yy, te motylki, dwie sztangi i do tego jeszcze czcionka z Westernu, jakbyśmy byli klubem motocyklowym w Teksasu. Brakuje jeszcze gdzieś pacza w jednym procentem. Ale... To w przyszłości taką inwestycję poczynimy. No cóż, yy, tak, że mamy progresję falową. Może też do tego dochodzić w skali tygodnia lub w skali miesiąca. Jakby idea tutaj jest ta sama, że możemy się przede wszystkim przyzwyczaić do większego ciężaru. Yy, częściej, bo mamy większe skoki, jest to bardziej zróżnicowany program treningowy yy, i mamy jakby większą tą rotację bodźca. I tak naprawdę progresja falowa jest po prostu progresją liniową, wariacją progresji liniowej, bo jeżeli spojrzycie sobie na rozrysowany trend, jak wzrasta na przykład intensywność czy objętość w czasie powiedzmy dwóch, trzech miesięcy, to zobaczycie taki wykres jakby krawędzi piły. Takie wąbki. Na syntezatorze jak zrobicie coś takiego, to wydaje takie dźwięki. Dzz, to się często w używa. Tak zwane właśnie SO. Nie? Czekaj na mnie patrzysz, Denisie. Yy, I... Jeżeli sobie zrobicie, po prostu wyznaczycie sobie trend, no to on jest linią, czyli to jest po prostu progresja liniowa, wariacja progresji liniowej. Yy, możecie sobie na przykład w planach Borysa Szejko zobaczyć bardzo dużo progresji falowej, szczególnie w ujęciu w tygodniowym. Yy, też jeżeli chodzi o falowe, to Mike Tusherer z tego co pamiętam się całkiem lubuje w takich planach, więc można sobie obejrzeć. No i mamy potem metodę sprzężoną. I teraz czym to się różni? Liniowa zakłada, że mamy im większą intensywność, tym mniejszą objętość i na odwrót, czyli zaczynamy program treningowy od wysokiej objętości małych ciężarów, czyli robimy dużo powtórzeń, mały ciężar kończymy na małej ilości powtórzeń, duży ciężar i ta progresja zachodzi w ciągu na przykład 12 czy 16 tygodni. W tygodnia na tydzień się to wymienia. Natomiast w periodyzacji sprzężonej, mówiąc zupełnie, upraszczając cały temat. To zjawisko się dzieje w ciągu jednego mikrocyklu, czyli w ciągu jednego obiegu planu treningowego, czyli najczęściej tygodnia. To znaczy, że cały czas pracujemy i na wysokiej intensywności i niskiej objętości, i cały czas pracujemy na wysokiej objętości i niskiej intensywności. Nie wiem, czy nie powiedziałem dwa razy to samo. Ale czujecie, o co mi chodzi? Chodzi o to, że pracujemy i na małych repach, i na wysokich repach, i na małych ciężarach, i na dużych ciężarach w ciągu jednego tygodnia, czyli nie ma tego przejścia adaptacyjnego. To znaczy, że planu nie zaczynamy od budowania masy mięśniowej, nie przechodzimy przez moc, siłę i tak dalej, a potem dochodzi do realizacji całego programu, czyli cała ta praca ciężka, włożona w ten program, te wszystkie wylewane poty owocują tym, że. Budujemy specjalizację i te ciężkie jedynki, tylko ciężkie jedynki są co tydzień. I mówiliśmy wcześniej o tym, że radzieccy naukowcy odkryli, że nie można dłużej jak trzy tygodnie robić takich ciężkich jedynek. No więc, co to, ma być plan na trzy tygodnie. No to już nie, bo okazało się, że można ominąć tę zasadę waciorskiego. Jeżeli będziemy zmieniali bodziec, to znaczy, jeżeli ja przynajmniej co trzy tygodnie zmienię ćwiczenie, które będę maksować. To się wcale nie przemęczę. Czyli na przykład maksuję sobie siady przez 3 tygodnie, potem zaczynam maksować good mornings, potem sobie zmieniam sztangę, potem sobie zmieniam zakres ruchu, potem sobie dorzucam na przykład gumę do czegoś albo łańcuchy i tak dalej. Atakuję się różnymi bodźcami i wtedy jest gitara. Jeżeli chodzi o e, progresję, tak wygląda ich podstawowy podział. Oczywiście. Można o tym wszystkim powiedzieć dużo, dużo więcej. To są podstawowe absolutnie informacje, wypełnia takie liźnięcie tematu, ale planujemy tutaj cały cykl, więc bądźcie cierpliwi, zostańcie z nami, kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, jak będę mówił więcej na przykład, bo to jest taki teaser, można powiedzieć, będziemy sobie te wszystkie tematy rozwijać po kolei. To... Mm, dzisiaj nie potrzebujemy więcej wiedzieć. Dzisiaj chciałbym was zabrać w podróż taką do e, Wichita Force. Tam jest taki klub e, pana Marka Ripetow, który to wydał książkę Zacznie od Siły, która potem została przetłumaczona na język angielski e, i nazwano ją Starting Strength. <laughs> I on tam opisuje plan treningowy właśnie podobny do 5x5, tylko tam mamy bardziej w stronę 3, a wy 5 to idzie, także małe wymiany, ale nie o to chodzi. Pan Rippe to bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie, to jest jedna z najmocniejszych elementów tej książki. Porozkminiał, czego potrzebuje zawodnik początkujący, średnio zaawansowany, czy zaawansowany, bo on podzielił, rozumiecie, zaawansowanie zawodnika nie pod kątem tego, ile zawodnik podnosi, czyli uwzględnił to, czego się rzadko uwzględnia, czyli czynnik genetyczny, bo są tacy goście, którzy przychodzą na siłownię i robią Wam na pierwszym treningu ciąg 200 kg, a są goście, którzy o podobnych warunkach robią 120 i muszą sobie popracować, nawet nie chodzi o dźwignię i tak dalej. Po prostu genetycznie jest taka grupa ludzi, która naprawdę ma mega krzepę i startują od wyższych ciężarów. I co wtedy robić z takimi ludźmi? Bo często jest tak, że trafia wam początkujący i on jest początkującym w kwestii doświadczenia treningowego, ale jego ciężary sugerują, że jest średnio zaawansowanym, albo wręcz zaawansowanym. I pan Mark to wprowadził genialny podział, ja go po prostu uwielbiam ten podział czy na średnio zaawansowanego, początkującego i zaawansowanego pod kątem tego ile czasu potrzebuje jego ciało by się zaadaptować do bodźca, widzę, ile potrzebuje żeby zrobić progres i teraz macie osobę początkującą, nowitwiusza, który robi progres z tygodnia na tydzień. Czyli wystarczy jeden trening, aby wyprowadzić jego ciało z homeostazy i wywołać superkompensację, supercompensation. I wprawić, że na kolejnym treningu na przykład dołoży sobie 2,5 kg do swojego przysiadu i wyrobi to bez problemu. Potem mamy tę osobę średnio zaawansowaną, która potrzebuje przynajmniej tygodnia. Lub nawet dłuższego mikrocyklu, czyli 7-10 dni mikrocykl treningowy trwa, i dopiero w kolejnym mikrocyklu treningowym jest w stanie dołożyć. A więc wchodzą nam tutaj programy treningowe typu. Przysiady robię dwa razy w tygodniu, raz ciężko, raz lekko, i robię progresję na ciężkim dniu, raz na tydzień, raz na 10 dni dodaję te 2,5 kg, a nie tak na przykład w przypadku 5 razy 5 co 4 dni. Tak? Czyli, co jednostkę treningową. Czyli potrzebuje więcej objętości, na przykład tą ciężką i lżejszą dobitkową, e, dobitkową e, serię przysiadów, czy trening przysiadów, po to, żeby wytrącić się w homeostazy i zapewnić sobie super compensation, żeby robić progression. Progress. Yeah. I wejbiście. I mamy wtedy jeszcze Advanced Athlete. I advanced athlete, wyobraźcie sobie, potrzebuje przynajmniej miesiąca, a więc zaczynamy pracować tutaj układami blokowymi. To jest ten athlete, który potrzebuje na przykład wykonać 12 tygodni progression, by dołożyć do swojego liftu na przykład 10 kilos. Nie jest w stanie tego wyrobić. co trening. Potrzebuje całego bloku, czy potrzebuje całego programu. I to jest genialne w swojej prostocie. Bo jeżeli się teraz tak nad tym zastanowimy, to w bardzo prosty sposób możemy sobie dobrać programy treningowe pod stopień zaawansowania. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy osobę początkującą, czyli osoba, która ma stażył powiedzmy mniej niż 3 miesiące, albo w ogóle trafia na siłownię. Nie ma sensu absolutnie, by dobierać jej bardziej zaawansowany program niż coś po kroju 5 razy 5 Oczywiście tutaj, tak naprawdę, ten układ tych repów może być inny. Może to być 8 razy 8, 6 razy 6 albo kurwa 13,5 razy 5,74. To nie ma aż takiego znaczenia. Chodzi tutaj o to, jak idzie progresja, czyli to, że co trening dajemy mu możliwość dołożenia kilograma, 2,5 czy 5 kilogramów do sztangi. To wykorzysta maksymalnie potencjał tego człowieka, jeżeli chodzi o samą progresję. Jeżeli mamy gościa, który jest średnio zaawansowany, dajemy mu programowanie treningowe oparte o tygodniach, czyli taką klasyczną już progresję liniową można powiedzieć. Na przykład są właśnie dwa treningi siadów i bazujemy na przykład na tym, że nie wiem, zaczynamy od 10 repów, schodzimy przez 8, 6 i tak dalej, tak dalej. Dokładamy, albo po prostu mamy sztywne repy, ale dokładamy sobie co tydzień. W każdym razie dorzucamy kolejną jednostkę treningową która będzie pełniła funkcję tutaj dobitki, dołożenia objętości, czy po prostu jednostkę regeneracyjną, żeby dołożyć, dołożyć kilogramów. I tutaj się sprawdzi e, na przykład taka progresja jak... A, wybitna kawka. Tu, tutaj na przykład, nie wiem, odpalicie sobie progresję Candido, kiedyś była bardzo popularna. Taki jeden z mistrzów IPF-u z lekki wag, bardzo fajnie pokminione, pokminione, miał programy treningowe, właśnie oparte na, na takich progresjach tygodniowych. Jeżeli macie osobę bardziej zaawansowaną, to tu świetnie się sprawdzają metody miesięczne, czyli na przykład 5-3-1 idealnie tutaj wejdzie, bo tak naprawdę w dołożenie kilogramów jest co miesiąc. Czy wszelkie progresje typu, typu Sheiko, czyli plany Borysa Sheiko lub inne metody typu na przykład Texas Method, też kiedyś coś takiego było dość popularne, też jest progresją miesięczną lub po prostu ko konstrukcje blokowe lub konstrukcje blokowe i teraz oczywiście może się pojawić pytanie, ale jak to 5-3-1 dla zaawansowanych, skoro jestem początkujący i na 5 3, 1 zrobiłem świetny progres. No właśnie, bo to nie jest na zasadzie takiej, że to jest albo, albo, jeżeli jesteś początkujący to nie wolno używać 5 3 1. Ja tylko mówię, że w podziału Pana Ripetow wynika, że taki, takie dostosowanie planów będzie maksymalizowało mm, progresję na konkretnych poziomach zaawansowania. I 5-3-1 jest o tyle fajnym planem, że działa naprawdę na każdym stopniu zaawansowania, więc może nie być najlepszym przykładem do umieszczenia tutaj. Chodzi po prostu o to, czego tak naprawdę potrzebuje zawodnik, i to jest kwestia numer dwa. Bo pan Rippleton też w swojej książce Zacznij od siły, daje mega fajny wykres, w którym pokazuje, jakie są potrzeby zawodnika na różnym poziomie, i tam są takie czynniki, jak. Potrzeba kompleksowości treningu oraz tempo regeneracji oraz tempo yy, progresu. I według tego wykresu, tam, tam wygląda to mniej więcej w ten sposób, że w osobie początkującej, potrzeba kompleksowości treningu jest minimalna, czyli tak naprawdę ta osoba najlepiej, żeby robiła główne wzorce, żeby się ich nauczyła robić, nie potrzebuje żadnych akcesorów na tym poziomie, naprawdę. A mimo wszystko, progres jest bardzo szybki, a regeneracja również wychodzi wręcz momentalnie. U średnio zaawansowanego pojawia się większa potrzeba tej kompleksowości treningu, czyli należy zacząć wprowadzać ćwiczenia pomocnicze, które będą dążyły do wzmocnienia konkretnych elementów liftu czy konkretnych partii mięśniowych, ale nadal program powinien być oparty w większości o główne wzorce. I tutaj już progres będzie wychodził wolniej, a regeneracja również będzie wymagała większej ilości czasu. I mamy tę osobę zaawansowaną, która potrzebuje bardzo zaawansowanego treningu, a więc dobrze dobranych ćwiczeń pomocniczych, akcesoryjnych, w dobrej objętości i nie musi już tak polegać na samych wzorcach ruchowych, bo ona je zna. Ona zna te wzorce ruchowe i to nie jest jakby strategiczny element jej treningu i same główne wzorce w tym momencie przestają być głównym budulcem siły, można zmniejszyć ich nacisk i po prostu dopieszczać konkretne elementy samego liftu, ale one już przestają być budulcem, bo my dochodzimy do tego momentu, w którym u sprintera sam sprint nie jest już budulcem prędkości w sprincie. On musi używać na przykład treningu siłowego, czy na przykład sprintu pod górkę, żeby czy na przykład sprintu ze spadochronem lub z gumą oporową, po to, żeby zwiększać tę prędkość. Na tym to mniej więcej polega. Jeżeli sobie to podzielimy w ten sposób, to wyjdzie nam, że upraszczając, już nie dobierając konkretnej metody, czy nawet nie dobierając konkretnych tych interwałów progresji, jeżeli mamy zawodnika początkującego. Pierwsze pół roku, pierwszy rok, niech plan treningowy, jeżeli ten ktoś chce być turiboistą, opiera się przede wszystkim na głównych wzorcach. Przysiad, wyciskanie martwy ciąg. Martwy ciąg najlepiej w dwóch wariacjach. W wyciskaniu można pozmieniać szerokość chwytu, no i siat warto zrobić zamiennie z frontem lub hajbarem. Mamy zajebisty plan. Nic więcej nie potrzeba takiemu człowiekowi. On nawet nie potrzebuje piku. On może cały czas pracować na przeciętnym zakresie powtórzeń, czyli gdzieś tam w tych szóstkach, czwórkach. Bo nie jest potrzebna specjalizacja, nie jest potrzebne siadanie jedynek, żeby wzmocnić jedynkę u tego człowieka, bo ta potrzeba kompleksowości treningu jest bardzo niska. Tu nie ma sensu komplikować. Weź sobie parę podstawowych wariacji, po trzy wariacje yy, głównych liftów. Jakieś podstawowe zakresy powtórzeń i yy, serii. I dokłada kilogramów, koniec. To jest plan, który zadziała najlepiej. Nie ma lepiej działających planów dla osoby początkującą. Tym bardziej, że większość adaptacji w tym miejscu zachodzi tak naprawdę za sprawą zwiększenia koordynacji wewnątrz i międzymięśniowej, czyli po prostu nauki używania aparatu ruchu. Koniec tematu. Mamy osobę bardziej zaawansowaną, czyli powiedzmy przeszła ten pierwszy rok. To jest miejsce, żeby dołożyć ćwiczeń pomocniczych, podstawowych, takich jak wiosłowanie, podciąganie. W kurwę bicepsa, ale od chuja, przynajmniej we 30 ćwiczeń na biceps. Trochę ćwiczeń, wielo, wielo, fajnych wielostawów na triceps, takich jak JM pressy. Można dołożyć trochę tej pracy na nogi typu RDL, -e, typ, typu wykroki, może jakieś inne dzikie formy siadów, jak na przykład hadfieldy. I tak naprawdę tu dużo więcej nie trzeba. Oczywiście na każdym etapie warto robić brzuch. Bo, bo fajnie mieć kratę. Jak wiemy, robienie brzucha przekłada się liniowo na to, jak brzuch wygląda. I pośladki. I pośladki. W każdym razie, no myślę, że czujecie o, tutaj, o co tutaj chodzi. Czyli można trochę objętości w głównych wzorców zdjąć na, na korzyść akcesorów. I akcesory dobieramy tutaj pod kątem utrzymania równowagi tego tak zwanego balansu strukturalnego, czyli chcemy równomiernie rozwijać siłę całego naszego ciała, bo oczywiście nasze lifty tutaj są niedoskonałe, mają dużo jeszcze błędów technicznych, jeszcze nas potrafi znosić w przywiększych ciężarach, więc pojawiają się dysproporcje. I wtedy w proporcje trzeba czymi yy, ćwiczeniami pomocniczymi minimalizować. Od tego one są na tym etapie. Jeszcze nie są jakby stricte odbudowania siły, bo tym się głównie zajmują główne wzorce, ale chodzi o to, żeby zapewnić sobie równowagę, bo dysbalans mięśniowy poprowadzi nas do kontuzji. No i potem po jakichś 3-4 latach dźwigania wchodzimy na etap, który możemy nazwać bardziej zaawansowanym. I tutaj już mamy do czynienia z takimi zawodowymi planami trójbojowymi, gdzie jest przemyślana progresja, gdzie jest specjalizacja, gdzie są właśnie etapy budowania hipertrofii, etapy budowania mocy, etapy pikowania, czyli tej transformacji tego całego programu realizacji, tego programu treningowego, gdzie jest mnóstwo ćwiczeń pomocniczych, gdzie pracujemy nad najsłabszymi ogniwami, i tak dalej, cała ta twarda taka wiedza, jeżeli chodzi o programowanie. Tutaj jest do zastosowania i tutaj ona faktycznie może zaprocentować, bo tak naprawdę to, co ja widzę najczęściej u zawodników, to jest to, że kuleje u nich technika i nie rozumieją tych wszystkich niuansów technicznych, a chcą zaawansowanego programowania. Na zasadzie, jaki ja mam plan zrobić, żeby dołożyć, gdzie odpowiedź, gdzie odpowiedź jest, jak ty masz to zrobić, żeby dołożyć, a nie jaki plan. Bo. To jest dość techniczny sport, i naprawdę technika jest tutaj najważniejsza. Ja wiem, że to jest takie boomerskie pierdolenie, nudne, komu się chce zajmować techniką, ale to jest sport raczej nastawiony na wysiłek taki maratoński. To znaczy, że potrzeba paru lat dobrych, żeby wbudować formę, a żeby parę lat wytrzymać na dużych ciężarach, to trzeba to robić z głową i używać ciała zgodnie z jego przeznaczeniem. I to jest tak proste. Poza tym technika. To jest aktywacja większej ilości mięśni, umożliwienie im pracy na takich dźwigniach, do jakich są stworzone i używania ich wszystkich zgodnie z funkcją, czyli tam gdzie są najsilniejsze. Tym właśnie jest technika. I teraz jeżeli byśmy chcieli odpowiedzieć sobie na to pytanie, już dochodząc do końcówki powoli tego podcastu. Jak mam dobrać progresję no to pod siebie? Jaki będzie plan najlepszy? No więc najlepszy plan będzie dla Ciebie po pierwsze taki, jak tutaj wynika z tych dywagacji na temat pana Ripetow, a dwa zobacz sobie na to. My żeśmy sobie stworzyli wewnątrz Barber Brothers taką piramidę zależności. Mamy balans strukturalny, kontrola motoryczna i wzorzec ruchowy. I teraz, jeżeli ja dostaję zawodnika i ja chcę w nim zrobić formę, to ja się muszę zastanowić, czego mu tak naprawdę najbardziej potrzeba. Balans strukturalny, ja tutaj rozumiem równowagę pomiędzy siłą różnych mięśni. Czyli przykładowo, czy nie ma dominującej przedniej taśmy, nie? czy za mocno nie siada mi czwórką. Czy na przykład jego ława nie jest zdominowana przez Treef. Tak lata w ogóle nie pracuje. No, wszelkie możliwej maści kombinacji. Kontrola motoryczna to jest to, czy zawodnik umie poruszyć swoim ciałem w takim kierunku, w którym chce. Czyli załóżmy, że ja uczę chłopa przysiadu. On może wiedzieć, jak zrobić ten przysiad, czyli gdzie popchnąć konkretną partię swojego ciała. Czyli jak popchnąć sztangę, jak zapracować stopą, co zrobić z kolanem itd. I on może być nawet w balansie strukturalnym, czyli może być zrównoważony, jeżeli chodzi o siłę mięśni, siłę pomiędzy różnymi taśmami anatomicznymi itd. Ale może nie być w stanie nie mieć tej kontroli, czyli nie mieć koordynacji inaczej międzymięśniowej lub wewnątrzmięśniowej, żeby poruszyć ciałem z konkretnym ciężarem w taki sposób, w jaki wie, że należy i chce. I generalnie go mięśnie mogą, ale układ nerwowy nie może, bo on nie umie. Jeżeli kontrola motoryczna jest problemem, to potrzebujemy planu treningowego, w którym jest dużo głównych wzorców którym można sobie przetrenować, najlepiej od małego ciężaru do dużego ciężaru w dużym interwale czasowym, kontrolę motoryczną. I przydadzą się ćwiczenia pomocnicze dobrane w taki sposób, by atakować konkretne partie naszego, naszego liftu, czyli elementy liftu. Bo jeżeli brakuje mi tej kontroli motorycznej, na przykład na dole siadu nie umiem kontrolować ciała, mimo że wiem co chcę zrobić, no to na przykład yy, siady Andersona, czyli rozpoczynane w dolnej pozycji, będą zajebiste. Nie? Czy siady w yy, pauzą, w małym obciążeniem też będą świetnie yy, robiły świetną robotę. I to są właśnie ćwiczenia pomocnicze, które warto będzie dodać do naszego planu. No i zostaje nam ten trzeci element, czyli wzorzec ruchowy. I wzorzec ruchowy to jest to, czy zawodnik rozumie to, jak się ma poruszyć. Czy on rozumie, gdzie konkretne partie jego ciała mają się znaleźć. Czy on rozumie wektory siły. Jeżeli ja mu rozrysuję przysiad, to czy on umie narysować strzałkami, co, gdzie ma się znaleźć, czym, gdzie i jak poruszyć. To jest cały ten model myślowy. Czyli... Na przykład, czy on rozumie, że wginanie i rozciąganie sztangi w bench pressie wynika z pracy łopatki, a nie z pracy dłonią, i czy on wie, jak tą łopatką dokładnie poruszyć? To jest, kto jest wzorzec ruchowy. I jeżeli wzorzec ruchowy jest problemem, to też odpowiedzią będzie program, w którym mamy dużo wzorca ruchowego, który możemy przetrenować technicznie, bo on może być w stanie to zrobić, może mieć balans, ale on może nie rozumieć. Czyli trzeba mu to wytłumaczyć. W przypadku wzorca ruchowego, jakby ta progresja na, na samych głównych liftach może być krótsza, bo tu jest bardziej kwestia poczucia i, i dobrego wytłumaczenia, jak ten wzorzec poprowadzić. Natomiast jeżeli balans jest problemem, no to potrzebne, będą, potrzebne będzie dużo większe skupienie na ćwiczeniach pomocniczych. Ale koniec końców. Wszystkie te trzy elementy trzeba zintegrować, i wtedy mamy zawodnika, który wie, co robi. I jeżeli chodzi o podział u nas na początkujących średnio zaawansowanych i zaawansowanych w teamie, to skupienie na tych konkretnych elementach wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o rekrutów, skupiamy się na kontroli motorycznej. Czyli rekrut trenuje planem prostym jak budowa CEPA. Robi trzy wariacje głównych liftów, trzech głównych liftów, w trzech różnych konfiguracjach powtórzeń i serii. Czyli w trzech różnych konfiguracjach objętości i intensywności. I trenuje po prostu wzorce ruchowe. Trenuje to, aby być w stanie skontrolować całe swoje ciało, od stopy poprzez bracing, łopatkę i wszystkie aspekty, detale techniczne każdego liftu. Potem w czasie drużyny amatorskiej, czyli ten średnio zaawansowany, to dywizja, którą nazywamy Watachą, tu jest skupienie na balansie strukturalnym, czyli, my chcemy wbudować u zawodnika podstawową masę mięśniową i zachować w równowadze jego partie czy jego taśmy funkcjonalne, jeżeli chodzi o siłę. Natomiast u zaawansowanych, czyli w formacji nazywanej Czarnym Legionem które jest tylko 15 miejsc dla tych najfajniejszych zawodników jak bubciu na przykład, z najfajniejszymi brzuszkami, to tam jest skupienie na wzorcu ruchowym i tutaj mamy na myśli po prostu dopracowywanie detali i pod te konkretne detale, fragmenty ruchu w głównych wzorcach budujemy całą progresję i budujemy ćwiczenia. Pomocnicze, i warto tutaj właśnie się za chwilę zatrzymać, żeby zrozumieć tą różnicę pomiędzy budowaniem wzorca ruchowego a budowaniem kontroli motorycznej. Zaawansowani mają perfekcyjną kontrolę motoryczną, mają wyrobiony balans strukturalny, który tylko utrzymujemy i równomiernie rozwijamy ich ciała, mają masę mięśniową, którą też stopniowo już tylko pomału się rozwija, ale szlifujemy każdy detal w ruchu, szlifujemy każdy. Fragment, każdy centymetr ruchu, element po elemencie, na tym polega ta praca. I teraz, czyli mamy do czynienia z najprostszą możliwą progresją w rekrucie, mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi konstrukcjami w watażstwie, i tutaj pierwszy raz wchodzi coś takiego jak w ogóle picking, czyli wejście na ciężary powyżej 90% i robienie jakichkolwiek jedynek. No, i jeżeli chodzi o zaawansowanych, tutaj mamy regularny, zaawansowany plan treningowy i nierzadko używamy metody sprzężonej. I tutaj, tylko na koniec, tak naprawdę parę słów. Metoda sprzężona, moim zdaniem, najlepiej się sprawdza właśnie u osób zaawansowanych, ze względu na to, że osoba zaawansowana jest w stanie przenosić to, czego się nauczy na liftach pomocniczych czy. Czy po prostu na różnych wariacjach tych liftów na swoje główne lifty, gdzie osoba początkująca z dużo mniejszym doświadczeniem ma większy problem, nie mówię, że się nie da, ale ma większy problem z przeniesieniem tej nauki w, w tej serii ogromnej ilości różnych ćwiczeń, różnych liftów, na swoje lifty docelowe. I przerabialiśmy to wielokrotnie w teamie. Ja nadal uważam, że metoda sprzężona jest najlepszym programem treningowym, patrząc tak obiektywnie w boku, bo to jest jedyny system, tak naprawdę kompletny w trójboju, a nie po prostu rozpiska. Tak uważam, że najlepsze efekty we sprzężonej będą czerpać osoby zaawansowane, które potrafią znaleźć analogie, które potrafią przenieść naukę w innych liftów na lifty podstawowe, i które nie potrzebują tej nauki kontroli motorycznej w podstawowych wzorcach, które już są skoordynowane, już są wytrenowane także dla tych osób jest najlepsza metoda sprzężona dla wszystkich mniej zaawansowanych warto jednak uderzyć moim zdaniem w progresję liniową lub falową i jeżeli chodzi o osoby najbardziej początkujące niech to będzie albo po prostu skupienie na technice albo skupienie na tym, żeby dokładać co trening po małej ilości ciężaru a osoby trochę bardziej zaawansowane tygodniową progresję czy dwutygodniową progresję to jest coś dla nich też na przykład metoda Lille Bridge'a świetnie się tutaj sprawdzi, czyli raz na tydzień Raz na dwa tygodnie siady, i raz na dwa tygodnie ciągi na tych głównych jednostkach. W jednym tygodniu to, w drugim tygodniu to, on to się przeplata też. Mega fajna, prosta progresja, prosta jak budowa CEPA, a dająca naprawdę fajne rezultaty. Mówię tu oczywiście po prostu o gotowcach. Jeżeli w takich chcecie korzystać, lub jeżeli chcecie sami budować planę, to <laughs> skupiłbym się dokładnie na tym podejściu bo nic więcej na tych konkretnych etapach rozwoju zawodnik absolutnie nie potrzebuje. Pozostaje mieć po prostu dobry fan z treningu i dokładać, dokładać, dokładać. I tym samym doszliśmy do końcóweczki, myślę, tego pierwszego jubileuszowego odcinka, który mam nadzieję, że odpowiada na pytanie, jaką progresję mam wybrać, jaki plan treningowy mam sobie wybrać i będziemy się słyszeli już niebawem w kolejnym odcinku. Jaki będzie temat, to potrzebne chwilę niepewności. Musicie śledzić nasze social media, tam na pewno się pojawi informacja. Może poddamy to nawet jakiejś małej dyskusji. Zapytamy, od której strony chcielibyście posłuchać o tym temacie, w jakim kontekście, w jakim znaczeniu, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polajkować. Jak słuchacie na podcaście, na przykład na Spotify'u, to nie wiem, co tam się robi, ale zróbcie cokolwiek. Nie wiem, możecie pokazać typowi w tramwaju czy w autobusie, który obok siedzi. Ej mordo, w tym kurwa trójboistą, słucham trójbojowej bajerki, a ty co kurwa słuchasz? Jakiś pewnie pedalskich podcastów o wege kuchni. <grym> Zrób chociaż to. Co byś chciał, Denis, powiedzieć? A, na Instagramie też Denis mówił, że można udostępniać się na przykład we Spotyfaja. Także słuchajcie, koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobała ta forma. Bardzo mi zależy na tym, żeby to nie był podcast naukowy, gdzie będziemy się brandzlować nad badaniami i tylko garstka osób będzie kumało, co tak naprawdę chodzi. Bardzo mi zależy na tym, żeby to był podcast dla ludu, dźwigającego. Podcast, który po prostu rzuci trochę nowego światła na pewne podstawowe kwestie i pozwoli Tobie, mój ty kochany trójboisto, lub przyszły trójboisto, dźwigać efektywniej, budować fajniejszy kałdun. I jeszcze mniej imponować dziewczynom, mimo że wydaje ci się, że właśnie dziewczyny kochają trójboistów, to jest ściema. Najbardziej, największe kłamstwo, które do tej pory spotkają się laski, kochają kurwa chłopów, co mają ładne brzuchy i startują w sylwetkowych kategoriach. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Jeżeli myślałeś, że znajdziesz dziewczynę w trójboju, to ci się pojebały sporty. <laughs> Pozdrawiam.